Jak wyjść po angielsku? Tu nie ma wątpliwości. Niepostrzeżenie. Ale jak wyjść po grecku? I tu mamy problem. Duży problem. W języku polskim rzecz to niemal nieznana, ale w języku angielskim już powoli tak. Przy okazji kolejnego szczytu przywódców Unii Europejskiej ekonomiczne portale rozważały takie scenariusze i pojawiło się tajemnicze słowo. Grexit jest to wzrost, kontaminacja, wzrost słów Greek exit. Dwóch ekonomistów z brytyjskiego City w swojej analizie w lutym tego roku już wymyśliło sobie to pojęcie, ten neologizm. Wyjście greckie, cóż to może oznaczać? To właśnie co powiedziałem. Czy tłumaczyć to? Nie, jest to ohydne słowo na oznaczenie rzeczy, która bardzo brzydko pachnie. I tyle. Stąd nie tłumaczyłbym tego słowa na język polski w żaden sposób. Grexit to po prostu Grexit. W potocznym języku amerykańskim to słowo oznacza ciche wyjście z biura, dodaje Jan Wilkans. Ale gdy ono przybijało się w mediach, to na rynkach stała się rzecz co najmniej dziwna. Rentowność dwuletnich bundów spadła przejściowo niemal do zera. Tego dnia w Trading Roomie Commerzbanku był Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Brebanku. Niemiecka agencja do spraw emisji zaoferowała inwestorom kupon w wysokości 0%. Oczywiście obligacje zostały, w tym przypadku to są takie papiery dwuletnie, zostały sprzedane z pewnym dyskontem 0,04%, taka była rentowność, czyli rentowność można powiedzieć zaniedbywalna. Nie jest zaskoczony także Andrzej Halesiak, dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych Banku PKO SA. To jest jakby potwierdzenie już takiego dość długofalowego trendu. Te rentowności obligacji niemieckich spadają od dłuższego okresu czasu i są one, no, tak jak już to wielokrotnie było też przy różnych okazjach mówione, wyrazem tego, co dzieje się w Europie i tych obaw, tej generalnej awersji do ryzyka i ucieczki do aktywów, które w tym momencie wydają się najbardziej bezpiecznym, przynajmniej tutaj w Europie. Wydaje mi się, że mamy tutaj trochę do czynienia z takimi pierwszymi objawami różnicowania euro w ramach tak zwanej unii walutowej, w ramach której te kraje funkcjonują. Dlaczego? Bo scenariuszy rozwoju wydarzeń w strefie euro jest tak dużo i w dodatku tak niepewnych, że do tego zagadnienia podchodzi się obecnie od drugiej strony. Wydaje się, że bez względu na to, co stanie się ze strefą euro, to Niemcy będą dysponować tą najbardziej wartościową walutą. Czy to będzie euro ciągle okrojone o część krajów, czy to będzie marka niemiecka. Prawdopodobnie będzie to najmocniejsza waluta w Europie. A wiadomo, że z punktu widzenia oszczędności trzeba lokować w tej walucie, która ma perspektywę umocnienia, a nie w tej, w której istnieje ryzyko dewaluacji czy utraty wartości. I tu kryje się odpowiedź, dlaczego co jakiś czas jesteśmy zasypywani informacjami, że różnice między rentownością obligacji niemieckich a ich odpowiednikami z któregoś z krajów Unii Walutowej wzrosło do najwyższego w historii euro poziomu. No, dla Niemiec to jest nic innego jak pożyczanie praktycznie po zero, a więc bardzo komfortowa sytuacja i również koszty odsetkowe są bardzo niskie, a więc to tylko wspiera niższy deficyt budżetowy. No, dla strefy euro ma to taki o tyle wpływ, że Niemcy pożyczają tanio, ale kosztem krajów peryferii, bo te kraje peryferii muszą płacić coraz więcej za zainteresowanie inwestorów. Dla Polski to zależy, to znaczy są okresy, kiedy my potrafimy się pozytywnie skorelować z gospodarką niemiecką i z rentownościami tamtych papierów i są okresy, kiedy właściwie ta sytuacja w Niemczech, no to jest wyraz takich obaw inwestorów i my wtedy zachowujemy się jak taki klasyczny emerging market, a więc my tracimy.